Mój drogi mężu, pogoda jest piękna, słońce świeci, jest ciepło. Bardzo mi smutno bez ciebie. Przyjedź prędko, czekam cię od rana do wieczora, a ciebie wciąż nie ma. Mam się dobrze, pracuję, ile mogę, ale książka Płękarego jest trudniejsza niż myślałam. Muszę pomówić z tobą o niej i przejrzeć wspólnie z tobą to co wydaje mi się trudne. Całuję cię z całego serca i tulecie cię do siebie. Fragment listu Marii do Piotra z 28 lipca 1897 roku. O tobie myślę, kochana, która wypełniasz mi życie i chciałbym nowy dar posiąść. Wydaje mi się, że ześrodkowując moje myśli wyłącznie na Tobie, tak jak to właśnie czynię, powinienem móc Cię ujrzeć, wiedzieć, co robisz, a także dać Ci odczuć, że całe należy do Ciebie w tej chwili, lecz nie potrafię odtworzyć sobie Twojego obrazu. Fragment listu Piotra do Marii z 4 sierpnia 1897 roku.